Witam wszystkich bardzo serdecznie, Sebastian Pejń z tej strony. To jest nagranie, że tak powiem, poza nagraniem, które mamy na żywo. Ze mną jest Chudy, którego serdecznie witam. Tak jak mówię, nagranie poza streamem. Jest to nagranie zwykłe. Ja sobie gram właśnie z Chudym, który Chudy teraz jest w Edynburgu i szuka dostawy do Aberdeen, bo ja jadę do Aberdeen przez no, lądówki, takie inne jeszcze pierdoły, czyli 1013 km. Trochę do przejechania mam. Więc będziemy trochę pędzić na złamanie karku, bo odcinek musi być krótki, szybki i zwięzły. Także tutaj nie będziemy się przejmować, dlatego że dłużej niż godzinę to mi nie wytrzymacie przed ekranem. Także wiecie. Chudy, jak chcesz coś powiedzieć, to zapraszam, nie? Oczywiście, witam. No, kolegę Chudego akurat znam z innej gry i w sumie bardzo miło mi się z nim gra, także. Także będziemy tutaj sobie często pykać i często będzie moim gościem tutaj na kanale. Może nie tylko gościem, że tak powiem, także zobaczymy jak to będzie, jak to wyjdzie w prawie, bo to na chwilę obecną nie mam co gdybać, nie? Także na chwilę obecną Chudy dopiero zaczął w ETS-a i w sumie zaczął w multiplayera, czy ETS-a, no to nie jest jakaś tam sztuka zacząć, tak? No to jest zwykła gra, jak każda inna. Natomiast w multiplayera dopiero co zaczął, także dużo rzeczy możecie słyszeć, że po prostu coś tam mu doradzę, czy na tej mniej więcej zasadzie. A ja pędzę na złamanie karku, jak sami widzicie. Wziąłem puste palety na kwotę 18 tysięcy. Ja nie wiem, czy taka jest naprawdę cena za przewóz pustych palet. Raczej wątpię, żeby 17 tysięcy ktoś za to płacił. Funtów. Czyli to... Kurczę, powiem ci, że mam tylko do Aberdeen przyczepkę kempingową. Przyczepy nie możesz wziąć. Czekaj, chyba że sprawdzę jeszcze inną. Inne. Jeszcze te zlecenia międzynarodowe, te. Znaczy to są te World of Tracks, są zlecenia. Także my będziemy pędzić troszeczkę na złamanie karku, także się nie dziwcie, że gameplay jest zrobiony, że tak powiem, na łapu capu, ale... No ale tak. Poza tym zapraszam też również do mojego nowego filmu, który wypuściłem w niedzielę bodajże. Stupid... Trackers, moja seria, która będzie się pojawiać. Nie chciałem Idiots on the Road, nie chciałem Funny Moments, ani jedno, ani drugie mi nie odpowiadało. Temu też, że już osoby takie mają, więc nie chcę być tutaj brany, że tak powiem, że pod kogoś chcę się podszyć, więc generalnie rzecz biorąc jest Stupid Trackers. No, i takowy będzie. A na intrze, który tam jest, to mogę wam powiedzieć, że to był mój błąd, bo chciałem intro małe zrobić i w sumie to był mój błąd, to nie było zamierzone i nie było celowe. Notabene nie było właśnie, co jest też... Niektórzy mogą powiedzieć, że specjalnie tak zrobiłem, absolutnie nie. Powiem wam, że śmiesznie to wyszło i mi się tak spodobało, że po prostu to wrzuciłem, nie? Mam, wiesz co, do Aberdeen, już się podpinam i czekam. No spoko, nie, możesz cisnąć, bo ja mam 1957 km, to możesz cisnąć do Aberdeen, że tak powiem, a ja jadę tą landówką po lewej stronie, nie, jeszcze, także możesz tamtą sobie pojechać trochę kawałek dalej, no ale zawsze to odkrywasz mapę, nie. A ja mówię, a ja cisnę, że tak powiem, ile fabryka dała, bo kawał drogi jest. Czekaj, będziesz jechał którą drogą? Jak po lewej stronie masz tam takie miasta, tam są dwa miasta chyba i takie dwie landówki małe. Nie autostrada, tylko taki węższy pasek jakby, nie? Mhm. No to z lewej strony właśnie tą, która idzie nie tą autostradą do Aberdeen, tylko z lewej strony, skrajna lewa strona, która prowadzi do Aberdeen, nie? Widzę. No, wiesz co, to ja z M90, mhm. Piję po prostu i skręcę do ciebie. Spoko, nie ma problemu. Poruszam. No mówię, ja mam 928 km, także trochę kawałek drogi mam. No, mamy
1579 bodajże, jeżeli chodzi o progres. O progres grze to jest 1579, mam przejechane łącznie 18 tysięcy kilometrów, a na liczniku tej ciężarówki mam 17, czyli tak jak myślałem, 1000 kilometrów to zrobiłem po prostu jeżdżąc, że tak powiem, w tych transportach takich początkowych, żeby trochę zarobić kasy na ciężarówkę. I takowo to właśnie to wyszło, że ten 1000 kilometrów gdzieś tam uciekł. Także jedziemy dalej i z postępem będziemy jechać. Jeżeli chodzi o ewentualny brak, jakby to powiedzieć, systematyczności, jeżeli chodzi o to, które oglądać pierwsze, żeby być po kolei ewentualnie, no tak na przyszłość mówię, pamiętajcie, że każdy film, który jest wypuszczany, ma datę. I generalnie do 8 odcinka generalnie zasada jest taka, że pierw powinno się obejrzeć pierwsze 8 odcinków, które jest nagranych. Ja nie wiem, ja to najprawdopodobniej zmienię jako po prostu pierwsze, żeby było. Więc te pierwsze 8 odcinków, bo one inaczej trochę datowo wyszły, bo pomiędzy nimi były dwa streamy i to troszeczkę zaburzyło być może kolejność, być może nie. No ale generalnie rzecz biorąc, sytuacja wygląda tak, że właśnie od 1 do 8, pierwsze 8 odcinków ze zwykłej serii cel 100%, to polecam to pierw obejrzeć, potem ewentualnie streamy i potem od numeru 9, czyli tego, co teraz działam, dalej, nie? No to już dziewiątka i dziesiąty stream i dziewiątka film, to one są dziesiątka stream i potem dziewiątka film, to jest tak mniej więcej po kolei, nie? Także, znaczy wszystko patrzcie się datowo, generalnie, ewentualnie mówię, można patrzeć jeszcze w opisach, bo w opisach pewnie dam informacje na ten temat, że który ma być mniej więcej po kolei. O, ładnie wyrwałeś, kolego, ładnie. Ci dziękuję serdecznie, bo mam bardzo ładnie cię nagranego, naprawdę. Jesteś geniuszem. Jesteś geniuszem. Geniusz na drodze, jak sami widzieliście. Jeden z wielu. Także... No co tu dużo mówić. Nie wiem, ciekawe ile temu zrobił uszkodzeń. A on chyba w niego walnął, ale nie jestem pewien. Widzę, że kolega tutaj chyba też dopiero co ciężarówkę kupił i w ogóle, bo nie ma praktycznie nic na sobie, nie ma jej zrobione jako tako. No i kolejny, że tak powiem, fragment do Stupid on the Roads będzie wykorzystany. Ja muszę zacząć tam to kasować, bo mam tego dużo, dużo materiałów miałem. Tym bardziej, że te materiały były w 90%. Przepraszam za ziewanie. Te materiały były w 90% nagrane właśnie z trasy Calais-Duisburg-Calais, jakkolwiek by to nie było. Tą trasą jechałem, jak tam chyba z Osnabruka byłem, potem z kolegą Maciejem jechałem na live'ie. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie te wypadki, które tam są, mają odzwierciedlenie, można je spokojnie zobaczyć właśnie na live'ach. W 90% ja tam jechałem na live'ach. Także może niekoniecznie chyba jeszcze, nie, ósmy film nie, ale no, generalnie tak to wygląda, nie? Także tam warto pojechać. Ja muszę tutaj kolegę Chudego uprzedzić, jeżeli będziemy jechali kiedykolwiek właśnie streama albo ewentualnie tamtą trasę nawet na nagraniu, to musi doskonale wiedzieć, jak tam jechać, bo kolega nie wie, jeszcze nie był, ale widział. Wszystko zrobimy na spokojnie. No. A jak, no to powiedz tam, jaką ciężarówką, co tam, czym tam będziesz się woził, że tak powiem. Wiesz co, Merolka sobie na początek kupiłem. Tartosa. Bodajże ten drugi czy trzeci, 520 koni. I no fajnie się jedzie w miarę. No. Nie, Akros mi się bardzo podobały w ogóle. Fajne są, no. Podobają mi się jak są zrobione, aczkolwiek bardziej mi się chyba Volvo podoba. Scania na pewno, natomiast Volvo mi się bardziej jakoś dziwnie podoba, nie wiem czemu.
Też skanie to też lubię, też lubię. A my jak sami. No mów, mów. No, no. Właśnie skali nie miałem jeszcze odkrytej, wiesz, ten, tego dealera ciężarówek i mówię coś na szybko, żeby już jechać i wziąłem właśnie PC. No. A powiem wam szczerze, jak sami widzicie, a ja cisnę kompletnie bez, bez jakiegokolwiek odzwierciedlenia w realiach, bo na pewno tyle bym nie jechał w realiach, czyli 140 na godzinę teraz. Po Anglii. Ilość fotoradarów, która jest na trasach w Anglii, jest po prostu zdumiewająca, więc. To fakt, co chwilę mandat mam. No. Także akurat by nie było tutaj takiej możliwości. Aczkolwiek mogę wam powiedzieć, pewnie Chudy potwierdził, on też czasami bywa w Anglii. Chociaż nie wiem, czy może. Jak najbardziej jest tego. Chociaż nie wiem, czy będzie mógł potwierdzić to, co teraz powiem, ale może akurat widział. W Anglii jeżdżą podwójne naczepy na zasadzie double decker, czyli tak jak widzicie, słynne autobusy. A są również takie same, jeżeli chodzi o naczepy do właśnie do ciężarówki. To się nazywają double decker i one mają windę w środku. Ja to wiesz, to nie słyszałem. No, raz. Są wielkie, olbrzymie one są, bo one są. Jakbyś miał standardową paletę, ona tam jest chyba 1,70 m, 1,60 m, znaczy 1,50 m to jest standardowa mniej więcej paleta, ile może by wejść, 1,60 m chyba bodajże całkowita, a tam jest chyba 1,60 m. 1,60 m z hakiem, coś takiego, czy 1,60 m dokładnie właśnie. I generalnie rzecz biorąc, jak ja ładowałem kiedyś właśnie, bo miałem sposobność ładowania takich ciężarówek, no to powiem wam, że walka z wiatrakami, bo palety miałem niektóre na wysokość 1,70 m, one były wyższe, znaczy 1,70 m to nie wyższe, ale ode mnie były dość sporawe, natomiast były też palety, które były wyższe ode mnie i no to 1,80 m, 1,90 m, no i 1,80 m to jest na równi, ale 1,90 m były wyższe. No to powiem wam szczerze, że naprawdę, no, padaka po prostu ładować takie coś. Generalnie rzecz biorąc, winda to jest w zależności oczywiście w jaki stan i kondycja jest przyczepy, ale ja miałem na przykład windę taką, gdzie z 10 minut zjeżdżała do góry, zjeżdżała w dół, wjeżdżała do góry, także no sporo. No i ładuje się tak, że na przykład na wózku widłowym z 5-6 palet ładuje gościu na górę i paleciakiem, czyli takim ręcznym wózkiem widłowym, powiedzmy to, nie wiem jak, no paleciak to tak, tak nawet. Tak, wiem o co chodzi. No to ręcznym wózkiem widłowym właśnie brało się i ładowało, potem trzeba było tam przejść, taki dynks był, jak jest ciągnik ma siodło, no to nad siodłem tam był taki stały punkt, tam już windy nie było. Tam winda nie jeździła, to były po prostu dwa poziomy i trzeba było windą sobie regulować, żeby na te dwa poziomy wrzucić. No bo jeszcze jest kwestia właśnie siodła i tam jest taki gap, taki fragment, gdzie nie ma nic po prostu i. Aha. I tam wchodzi 6 palet generalnie, jedna i druga na górze, inny pod spodem, po 6 palet i powiem wam tak, no trzeba wrzucić 6 palet na górę, potem te 6 palet musi no, ktoś wziąć i zawieźć do końca, przemęczyć się, bo tam no, winda nie dochodzi na równo nigdy. Trzeba się przemęczyć z tym jeszcze, żeby właśnie winda tam przeszła na równo. Ja tu w ogóle pod prąd wjechałem. Czekajcie, zatankuję. Gdzie tam jesteś? Wiesz co, paliwo ładuję sobie teraz. Nie wiem jeszcze gdzie, ale gdzieś ładuję paliwo po drodze. No i generalnie rzecz biorąc, no to te 6 palet, potem trzeba było tą windą zjechać. Gościu musiał załadować znowu 6 palet, podjechać na środkowy, że tak powiem, ten poziom. No i po czym trzeba było załadować tą windę. Jak się załadowało tą windę, to tą windą wjechać do góry na odpowiedni poziom. Jak się już wjechało, winda się zablokowało, to wtedy można było dół, że tak powiem, ładować. No. I powiem wam, że naprawdę, no, ciekawie się ładowało, także... To jest chyba najlepsze, jak widziałem, że mi dwie takie przyczepy kiedyś przyjechały, to powiem wam szczerze, że się załamałem, bo miałem dwie przyczepy, wiedziałem, że jedną będę ładował około 2-2,5 godziny.
Mimo że palety, mimo że wózek widłowy, mimo że dwóch ludzi, to 2,5 godziny taką no, przez czas, który tam właśnie się spędza na tych pierdołach, nie? Na tej windzie najdłużej idzie. Więc generalnie rzecz biorąc, te 2 godziny schodziło, więc 4 godziny samego ładowania, że tak powiem, dwóch przyczep. No i teraz jeszcze dochodzi do tego, a gdzie tutaj taka praca typowo, wiecie, produkcyjna, akurat wtedy na produkcji pracowałem, no to gdzie tu praca typowo produkcyjna jeszcze, bo do zrobienia mam zamówienia, nie? No i powiem wam, że ciekawie dość było z tym wszystkim. Pamiętam jak w grudniu 2017, tak, w grudniu przed końcem roku 20, chyba 20, coś koło 20, to przyjechało mi takich naczep 6. O kurde. No fakt faktem mieliśmy ludzi z agencji, ale to i tak nie zmienia faktu, że ludzie z agencji nie wiedzą jak się ładuje takiego czegoś, więc fizycznie ja musiałem z kolegą, który na wózku widłowym, albo ja na wózku widłowym i musieliśmy, że tak powiem, zaiwaniać, nie? No bo oni nie wiedzieli co, zresztą wolałem ich gdzie indziej przesunąć do innej roboty niż to by mieli, bo i tak by zanim to zrobili, to też inaczej się podchodzi jak się robi przez agencję generalnie. Tutaj w Anglii przynajmniej. Więc powiem wam, że było dość ciekawie wtedy. No ale co, no, całe szczęście już mi się, dla mnie to się skończyło i gdzie indziej teraz pracuję, już nie mam problemów, że tak powiem, z takimi naczepami, a te naczepy należały do firmy Argos. To jest firma, którą wykupił generalnie Sainsbury i generalnie Argos to jest taki, to się nazywa dokładnie Home Rental. To są wszystko, co możecie sobie kupić do domu, nie tylko do domu, ale to są wszystko, to jest taki sprzedawca, który ma sklep, w którym generalnie nie możecie nic kupić, tylko wszystko z katalogu i w sumie idziecie tylko do kasy, tam nic sobie nie wybieracie, idziecie do kasy, wybieracie z katalogu, czy przez komputer, albo przez aplikację i po prostu z niego bierzecie. Dość popularny, jeden z najpopularniejszych według mnie właśnie sklepów i takich naprawdę porządnych, bo ale drogawych, nie mogę powiedzieć, bo wiele rzeczy jest droższych niż można byłoby kupić, czy można byłoby wydać. Natomiast no, pewne rzeczy, że tak powiem, też opłacalne są bardziej u nich niż gdzie indziej. Natomiast elektronikę akurat ja osobiście zakupuję w Karysie, to jest Karys PC World. I tam ewentualnie wiem, i jeżeli ktoś by chciał ewentualnie kupić, to właśnie Karys PC World. Zdecydowanie oni są bardziej tacy elektroniczni, bym powiedział. O. Kojarzę coś. PC World to na pewno. Wiesz co, mi zostało 100 km. Ja mam 600, także i tak nieźle, bo 400 zrobiłem ponad w czasie, gdy ty ruszyłeś, wiesz, od Edynburga, także nie ma takiej tragedii. 950 miałem, jak ty ruszałeś, nie? Nie wiem, czekać gdzieś, czy... Wiesz co, możemy w tym Aberdeen się spotkać generalnie, bo ja jeszcze mówię, stamtąd gdzieś pojedziemy. Zresztą jest godzina, u ciebie jest pół do trzeciej, nie? Tak. No to jeszcze ile masz mniej więcej czasu? No, godzinę do 15:40. To myślę, że takowy właśnie jeszcze godzinę spędzimy, że tak powiem, w tej grze. Nie myślałem, że w Anglii znajdę jakiegoś idioty na drodze, no ale się znalazło, dziwo. No jak sami widzicie też, no jadę kompletnie nieopłacalnie, kompletnie nieekonomicznie i w ogóle niezgodnie z przepisami jakiegokolwiek porządku publicznego czy drogowego, także już nie mówiąc o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze. Czyli standardowe wlepienie mandatu zawsze jest podparte faktami. Bo zawsze są warunki drogowe nieodpowiednie, nieprzystosowane, inaczej, zawsze kierowca nie przystosowuje prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, zawsze. To jest podstawa wypisania mandatu, nie obrażając oczywiście policjantów, bo pod tym względem no, gdzieś tam starają się trzymać prawa, no ale jak mają nagranie, to też zbytnio co nie mogą zrobić. Żeby was nie okłamać, tutaj w Anglii generalnie
jeżeli podejdzie do was ktokolwiek, czy to będzie z Kansilu, jako taki strażnik miejski, można byłoby powiedzieć, czy to będzie właśnie policjant, cokolwiek byście nie zrobili, on ma kamerę przy sobie i niczym się nie wyłgacie, on też nic nie zrobi. No, wszystko zależy oczywiście na kogo traficie, ale 90% osób właśnie mają kamery przy sobie i mają kamery, rejestratory, więc to co mają podparte faktem, więc też są z tego jakby rozliczania. W ogóle pod prąd jechałem chyba, a nie, tam po drugiej stronie jest droga, dobra. Więc oni mają fakty, więc takie wlepienie mandatu, tak jak ja dostałem mandat za palenie papierosa, tylko dlatego, że go rzuciłem po prostu prawie w studzienkę, prawie, bo spadł chyba 5 cm od studzienki kanalizacyjnej. No i niestety mandat był z tego tytułu w wysokości 80 funtów. Że dość spory. Jasny gwint. Jeszcze miałem to, wiesz co, było na 2 dni przed wylotem do Polski. Także sobie, że tak powiem, załatwiłem fajny... To wkurzyłem się wtedy, naprawdę. Mini prezenci. No. Kupiłem sobie prezent, że tak powiem. To, co mogłem wydać w Polsce, wydałem na mandat. No to jedyny mandat, który dostałem i generalnie gościu nawet stwierdził sam, mimo że miał kamerę i miał nagranie, nawet sam mi stwierdził, puściłbym pana, bo jest pan naprawdę w porządku i naprawdę, no tutaj widzę, że to kwestia po prostu jakiegoś tam stresu czy coś, to już nie pamiętam teraz dokładnie sytuacji, to było 3 lata temu, więc no mniej więcej tak to wyglądało. Natomiast no widzi pan, mam nagranie, sprawdzają mnie, także pozdrawiam tutaj pracodawcę, no i niestety, no nic panu nie pomogę. I tyle. Ale w porządku był, bo mówię, no to zachowanie było naprawdę fair i nawet drugi, który też obok niego był, który też miał kamerę, no generalnie praktycznie to samo mi mówił, bo potem właśnie tak było, że praktycznie to samo mówił, więc nie było problemu, no ale no, sytuacja taka, a nie inna i wiecie. Także mówię, tutaj zbytnio dyskusji nie ma, czy da tam panie władzo, nie ma, bo mówię, nagranie jest nagraniem i tyle w tym temacie. Nic na to nie poradzicie i się nie wyłgacie, że to nie wy byliście tak naprawdę. Także... Dziwne dlaczego... Halo, chudy, słyszysz mnie? O, wywaliło mnie, że tak powiem, chyba z neta. Nie fajnie. Nie chcę... Tak, Steam offline, wywaliło mi neta. Nie chcę brać i przerywać tego, więc generalnie rzecz biorąc, ja sobie tylko napiszę do chudego, że zaraz będę, bo nie chcę przerywać, żeby potem kleić tego filma, więc pewnie będzie film, jak dojadę do Aberdeen, a potem będzie drugi, być może dwa na raz zostaną wypuszczone, jak dojadę do właśnie gdzieś indziej jeszcze ewentualnie. No nie fajnie mi się zdarzyło, no ale no cóż, tutaj już nic na to nie poradzę. Jedyny plus jest taki, że jadę na pusto, czyli nie ma nikogo, mam pustą mapę samą dla siebie, całą Europę. Więc no, to jest jedyny minus tego, no bo nie spotkam żadnego kierowcy, zresztą w Anglii tak raczej bym nie spotkał. Czekajcie, ja napiszę do chudego. Także no tak to wygląda ciekawie. Być może mnie połączy jeszcze, przynajmniej jeżeli chodzi o... Jak to się nazywa? No. Jeszcze raz, kurczę. O, właśnie. Jeszcze raz, żebym to powiedział dobrze. Jeżeli chodzi o Discorda. Także... Także wiecie. A mówię, nie chcę przelogowywać się, bo raczej by była sytuacja taka, żeby po prostu mi przerwało całkowicie nagranie, więc po prostu nie mam zamiaru teraz przerywać nagrania.
tylko dlatego, żeby się połączyć na nowo ze wszystkim. Wiem, że to nie jest aż tak dokładnie to, co miało być. Tak w 100%, bo wszystko w Już multiplayer. dojeżdżam. O, widzicie, no, przynajmniej całe szczęście, że się połączyłem z Discordem, chociaż tyle dobrze. Kikło mnie, wiesz co, z neta mi kikło, także generalnie kikło mnie z serwera, więc ja tam pruję ile wlezie, bo nie chcę przerwać nagrania bez sensu. Potem, żeby znowu montować i znowu, żeby to wszystko jakoś tam się przerabiało, więc pruję ile wlezie i za Berdin zrobimy drugą trasę jakąś i wtedy będzie może coś ciekawszego. No ale przynajmniej mamy łącze z kolegą tutaj, także przynajmniej ewentualne opowiastki nie będą was nudziły. A prawdę powiedziawszy, i tak no, drogi w Anglii są raczej na tyle nudne, że raczej tutaj nic nie wskuramy, także wiecie. No i jedziemy sobie dalej. Mam jeszcze 475 km, więc tak nie za dużo, nie za mało. Generalnie ja to średnio na stream, na nagraniu te właśnie 400 km jechałem 40 minut. No ale to tak to troszeczkę zgodnie z przepisami. Nie wiem jak tutaj będzie. Jest 44. Pół godziny chyba około ma już nagranie, więc no zobaczymy ile przejedziemy te 450. No a chudy będzie czekał w Aberdeen. A pamiętaj chudy jedną rzecz, że jak czekasz ewentualnie to raz tam na 2 minuty musisz ruszyć z miejsca, żeby przesunąć się chociaż o piksel, bo generalnie kołami, bo generalnie może ci kiknąć z serwera, nie? Dobra, dobra. No tak mówię, jakbyś gdzieś poszedł kiedyś, wiesz, wyjdziesz i wracasz, a nie macie na serwerze, czy masz offline, w prawym górnym rogu masz offline, to generalnie właśnie taka sytuacja. Piękne, pięknie, 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 no cudownie, no i pozamiatana jazda chyba coś czuję. Może nie? Może nie? Może mi się uda jakoś. Nie, bo to będzie jeszcze gorsze. Ja nie wiem, gdzie ja mam zapis, ale wczytam się, no trudno się mówi, wczytam się. Szybki zapis, 15:23. O mój Boże! To były takie hektolitry. Dobra, mam 12 minut temu. Ha, 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 ha. Czemu ja nie robiłem autozapisu? Bo przed takim zakrętem po prostu powinienem nacisnąć, ale no, życie. Nie wiem, być może zrezygnuję z tej trasy naokoło i po prostu... A tu zrobiłem, dobra. Tak, zrezygnuję z tej trasy naokoło i po prostu pocisnę potem już autostradą i chyba tak najlepiej będzie wyjście, a potem tędy się zrobi, tego se usunę znacznika. W sumie niepotrzebnie zjeżdżę. No powiem ci, że nawet tak to by parkowanie było. Coraz lepiej idzie. No dobra, no to tak też zrobimy. No, a ja mam wypadek, także wiesz, jadę na nowo, że tak powiem, kawałek. Bo w sumie to, co mówiłem, że mam 450, to mam z powrotem 460, nie, 448. Ale będę szybciej trochę, bo skasowałem kawał drogi, także jadę już typowo autostradą, także będę cisnął. Tylko ten fragment muszę tu przejechać i w sumie już potem będę miał, wiesz, prostą. Prawie okay, prostą. Okay. To ja będę czekał. Mam nadzieję, że tam w tym w Aberdeen jakąś generalnie trasę znajdę, bo to jest też takie, że tam mogą nie być. Fajnie by było, że tak powiem. Czemu ja nie mogę cię tu wrzucić? No, także tak to wyglądałoby. A czemu się nie mogę wrzucić? Bo chodziło mi o fotel, nie mogłem przesunąć, nie wiem czemu. Blokowało mi, nóżka mi blokowała. Ja zbył chwilkę. Jaha. Że jak sami widzicie, znowu będę miał wypadek. Chyba na tym zakręcie coś czuję. No, chyba to jest ten? Nie, to nie jest ten. Nie jest ten, ale już znowu ręka na zapisie, mimo że wiem, że nie będę miał wypadków. I mimo że nie powinienem mieć wypadku. No dlaczego mi zwalnia? Bo nie powinienem mieć wypadku. No bo z kim? Dlaczego jadę 90 tylko? Nie mogę jechać więcej. Mi zwalnia. Pod górę chyba. Bardzo dziwne. A depczę do samej podłogi. Nie, no jest góra, widzę. Widzę, że jest góra.
I to taka sporawa. No jestem, wiesz co, mam te oferty i tak, mam z powrotem do Edynburga właśnie. I jedną do Carlis. Kale. I tak, pojadę jeszcze zobaczyć gdzie indziej tutaj. Do tych... Jakie tam zlecenia mają. A tu nie, przez rynek przesyłek nie widzisz? Jak escape'a dasz, to masz... Widzę, ale ten, wolę sobie realnie podjechać, gdzie do tego. No. Sprawdzę. No, fajny mostek tu był. Powiem wam, że nigdy nie jechałem jeszcze tą trasą. Bardzo, bardzo ładna ta trasa, bardzo mi się podoba. Jest bardzo malownicza, możecie sobie zobaczyć. Jest piękna ta trasa, Boże, jaka piękna trasa, naprawdę. Już dawno nie miałem przyjemności takiej trasy. Ja sobie tutaj chyba zrobię print screena, bo naprawdę jest super. Aż się zatrzymam, bo mi się naprawdę podoba. Jest piękne. Idealnie na jakąś miniaturkę czy coś. Jeszcze ruszę, może tam dalej coś będzie ciekawszego. Nie wiem jeszcze, zobaczymy. Może tam dalej coś będzie jeszcze ciekawszego, zobaczymy. Ale mówię, trasa jest bardzo ładna, bardzo mi się podobało. Dobrze, mam GPS-a na kokpicie, to mogę sobie popatrzeć. Gorzej z... właśnie, o właśnie. Z lusterkiem, chociaż lusterko mi do niczego nie potrzeba. Tutaj na tle słońca sobie jeszcze zrobię. O, jest piękne. Tir w stronę słońca. Jeszcze do Glasgow. Tir w stronę słońca. No, tych fotek. Moment, jeszcze sprawdzę, może. Piękne są, naprawdę. Ja sobie jeszcze przejechałem kawałek. Ja sobie nagram może takie coś, bo jest naprawdę przepiękne. Jadę trochę pod prąd. Ale naprawdę, no ciężko mi się jedzie, bo nie widzę takich zakrętów, czyli nie wiem, w którym mi momencie mam skręcić, nie skręcić. Dobrze, że jadę sam. To jest najlepsza metoda właśnie, żeby nagrać sobie jakieś fajne te. I powiem wam, że to przepięknie wygląda. Nie ma za bardzo dobrych ofert. O. Przepięknie to wygląda. Tak myślałem, że ja tam miałem skręcić. Ja trochę zamilkłem specjalnie, żeby zrobić sobie ewentualnie na ten, na jakiegoś... Jesteś tam? Jestem. Na jakiegoś tam filmika sobie dać. Kurde, mówię, że ten, słabo ten... Wiem, widziałem. Słyszałem cię, słyszałem. No nic, no w każdym razie będę na ciebie czekał na razie i pomyślę. No spoko. Co, ja teraz staram się jechać z tyłu kamerą. Mam zajebiste widoki i po prostu tak mi się podoba, że staram się jakoś kierować, a mam kamerę z boku. I zobaczymy jak mi wyjdzie. Chcę kawałek przejechać sobie. Może ja sobie do warsztatu zajrzę. A widoki naprawdę przepiękne miałem i nagranie mam przepiękne z tego, tak mi się zdaje przynajmniej. Będę musiał tylko przerobić dźwięk, bo gadaliśmy oboje. No i jak sami widzicie, no jadę jak pirat drogowy dzisiaj. Jak sami widzicie, jadę dzisiaj jak pirat drogowy. No, mówię to na dwa razy, bo nie mam aktywacji głosem na Discordzie ustawionym, więc generalnie rzecz biorąc, no, muszę naciskać przycisk. Więc żeby chudy też mnie słyszał.
chociaż mogłem sobie to przestawić, no ale nie przestawiałem już. Nie myślałem, że będę miał takie nagranie dzisiaj fajne. Bo naprawdę ten fragment tutaj, jak jechałem, no mnie cudeńko to było po prostu. Mnie się tak podobało, że naprawdę na pewno wykorzystam to w jakimś filmiku, bo jest super. No właśnie taki coś bym chciał przejechać. Kawał drogi, że tak powiem, właśnie w taki sposób, z takim nagraniem. Nie wiem, jakieś tak pół minuty, żeby to zrobić na timelapsie i to fajnie by wyglądało, no ale na chwilę obecną nie mam możliwości. Może moja cudowna ukochana mi pomoże w tym temacie. Także wiecie. My jedziemy, jak widzicie, sam konta 141 tysięcy, nie jest dużo we funtach, ale da się zarobić w ETS-ie. Tylko, no, podstawa to jest, tak jak już wielokrotnie mówiłem, quick save, szybki zapis, co chwila generalnie, gdzieś tam się musi przeborykiwać na klawiszach, no bo to jest coś, co właśnie pomaga w utrzymaniu swojej firmy, tej ETS-owskiej, że tak powiem, ten symboliczny wkład ekonomii. W jaki sposób normalnie trzymać w ryzach, bo inaczej no to co, no nic nie zrobimy, tak? Ja jeszcze tutaj wjadę, nie wiem, może mi się uda jeszcze tu coś, nie będę już nagrywał, bo już kombinował. Może mi się uda z chudym coś nagrać. I tak muszę dojechać jak najszybciej, bo jest 330, boże, co tak daleko mi się zrobiło raptownie? Ja tylko 100 km przejechałem od kiedy zacząłem gadać, gadam już dobre 10, no 10 minut, no to 100 km 10 minut, coś tak, coś nie halo mnie tu poprowadziło, coś mi się zdaje. No ale dobra, jedziemy według GPS-a, który mi pokazuje. Być może dobrze, być może źle. Także tak, ten odcinek będzie jeden jedyny, jak dojadę do Aberdeen. Na słuchawkach, jak sami słyszeliście, był chudy. A ja jeszcze mam 300 km, także spokojnie. No i stamtąd już z chudym się zabierzemy gdzieś jeszcze w jakąś trasę godzinną. Myślę, że godzinną... Godzinna trasa to jest jakieś 600-700 km. Nie będziemy się pchali po Europie na chwilę obecną. Czyli jeżeli chodzi o to na, może Anglię na dzień dzisiejszy. Z tego względu, że właśnie no, nie będzie zbytnio czasu, bo ja też muszę wychodzić niedługo. Więc nie będzie zbytnio czasu. Czy niedługo wychodzić, no. No jeszcze mam 2 godziny, także... No ale wiecie, no 2 godziny, 2 godzinami, ale zanim ja to wezmę, jeszcze muszę zobaczyć, czy to wszystko będzie sprawnie tutaj zgrane ze sobą, czy nie podzielił mi się film na 2 części. Jeżeli tak, to muszę go wyrenderować z powrotem na jedną całość, ewentualnie wrzucić na YouTube'a i takie inne rzeczy. Zanim to mi się to porobi, to jeszcze chwilka minie, także wiecie, no jednak trzeba mieć... że tak powiem, w głowie te rzeczy, a wy podziwiajcie sobie widoki. Chudy, ja na razie nic nie będę mówił, też jak możesz na razie nic nie mów, bo właśnie będę chciał, za szybko jadę, będę chciał właśnie nagrać sobie taki mały fragmencik, nie? Okej. Jak oczywiście się nie wywalę. Spoko.
myślę, że takie nagranie wystarczy, że tak powiem, bardzo ładne. Mnie się bardzo podobało to, dlatego ja się tutaj troszeczkę ekscytowałem właśnie tym, bo i tam starałem się kamerą robić naprawdę bardzo fajne nagranie. Myślę, że mi się, że będzie gdzieś tam wrzucone właśnie w, to jest to, że takie, mimo że ja naprawdę nie mam ustawionych tutaj na najwyższych detalach, a mimo to mnie potrafiła ta grafika urzec i te widoki mnie urzekły, no to wyobraźcie sobie, ja muszę sobie tylko na chwilę obecną, mam nadzieję, znaczy pewnie tak, bo raczej postaram się na zimowym modzie jeszcze wam pokazać Włochy. Będę się starał jak najszybciej tam dojechać swego czasu, więc na streamie na pewno będzie gdzieś Włochy. A przy okazji jak na streamie będzie, no to pewnie ja będę sobie jeszcze nagram jakiś fragment właśnie poza streamem ewentualnie. Nie wiem kiedy. Bym chciał zrobić naprawdę długą trasę, ale nie wiem kiedy jeszcze. Zobaczymy. Natomiast tak jak mówię, no trasa mi się bardzo podobała. Mam nadzieję, że coś z tego wykminie i jakiś kawałek, fragment filmu będzie i będzie się wam podobało, także wiecie. Na chwilę obecną... Znaczy myślę, że coś wykminie z tego, także będzie coś fajnego. Zobaczymy. 245 mam tylko, chudy, także już niedługo, jadę. To czekam. Właśnie, a powiedz mi, jak z tym modem śnieżnym, bo też bym go sobie chętnie grał zimowego. Wiesz co, na Trackers.mp tam jest informacja na temat moda śnieżnego. Tam trzeba ściągnąć jeden plik, no w zależności oczywiście jak chcesz. Ja na przykład nie mam fizyki, ja tylko mam zrobione tak, że ja widzę drogi białe, a tak to resztę mam dokładnie tak samo, jakbym jechał latem. Czyli nic mi tu nie przeszkadza, nie mam jakiegoś poślizgu, nie mam takich rzeczy, bo raczej bym nie, no, nie mogę mieć, zważywszy, że właśnie czasami pędzę, więc po prostu bym miał zaraz przyczepę obok siebie, więc nie mogę aż tak. Przynajmniej z mojej punktu widzenia. Być może se zainstaluję, ja nie mówię, że nie zainstaluję, a być może se zainstaluję jeszcze tamto. Więc tam są trzy pliki. Jeden plik odpowiada właśnie za tekstury i za wygląd, drugi plik właśnie chyba bodajże za fizykę, czyli to co się dzieje, a trzeci plik chyba są jeszcze kolejne na drodze, czy coś takiego, ale to nie chcę cię przekłamać, nie? Znaczy nie musisz wszystkich trzech instalować, wystarczy, że zainstalujesz jeden, czyli ten pierwszy mod, który daje ci właśnie zimową powłokę dookoła. Wiem, że Inko ma właśnie włączone chyba wszystkie trzy, łącznie z fizyką i generalnie 50 wjazd w zakręt przy 50 czy przy 40, no to dupa już mu wariuje, nie? To wieczorkiem sobie wrzucę właśnie, zrobimy tą kraskę teraz szybko też. No, także mówię, prawdopodobnie tak to wyjdzie, nie wiem jeszcze czy to tak zainstaluję czy nie, no bo to mówię, to jest kwestia takiego, czy będę chciał, jeszcze nie wiem, no. Myślę, że tak, ale nie wiem kiedy, nie? Przepraszam za ziewanie, tak wiem, niekulturalne to z mojej strony. A mówię, mam ten pierwszy film, ten Stupid Trackers. Ja muszę się przyzwyczaić, dlatego że zawsze mi się kojarzy to z Idiots on the Road. Dużo to niego oglądałem, być może i dlatego. Nie myślałem, że właśnie na jednej głupiej trasie można tyle zdobyć, bo tam filmy, te filmy, które mam, to w sumie to jest tak początkowe. Chciałem po prostu zmontować i zobaczyć, jak to wyjdzie. Montowałem to, żeby was nie okłamać, 8 godzin. Tylko dlatego, że jestem troszeczkę detalistą i co chwilę coś mi, kurczę, nie pasowało. Dodatkowo już nie mówiąc o tym, że miniatury w dniu dzisiejszym, czyli dzisiaj mamy, czekajcie, 6 stycznia, miniatury na początkowe filmy, no to też mi zajęło trochę godzin. W sumie od rana walczę z tym wszystkim. Więc powiem tak, dzięki temu, że to oglądacie, dzięki temu, że byliście na streamach i w ogóle, ja naprawdę... Poniekąd może nie tyle, co tym żyję, bo absolutnie nie, ale dużą część swojego czasu poświęcam właśnie na YouTube'a w tym momencie, swojego wolnego czasu, ze względu na to, że chcę jak najwięcej rzeczy, że tak powiem, może nie tyle co wyprodukować, ale usprawnić i po prostu pokazać wam, że to wszystko właśnie bardzo ładnie to wygląda i można naprawdę fajne filmy robić z takiej gry jak ETS. Nie wiem, czy będą fajne, czy będą się jakoś tam... O Jezus Maria, Matko Święta. No.
czy będą wam się podobały, czy nie. Natomiast no mam nadzieję, że jakiś tam feedback będzie swego czasu. Jak nie dzisiaj, to może za rok, kto wie. Ja, jeżeli ktoś to ogląda w 2020 roku, bardzo proszę o zostawienie komentarza. Będzie, że tak powiem, będzie się czym pochwalić. Janusz Widelec, kto wie, być może tak właśnie będzie. Pamiętajcie jedno, mnie palma i soduwa do głowy nie uderzy. Zawsze będę zwykłym, prostym graczem, tak jak każdy z was. I jeżeli ktoś z was mnie ogląda, a generalnie na przykład, nie wiem, nie... albo wielki youtuber czy coś takiego, nie wiadomo, wszystko może być, bo możecie mnie oglądać, że tak powiem, za rok czy coś takiego, to w każdej chwili przypomnijcie mi ten film i ten fragment. Ja myślę, że dużo się nie zmienię do tego czasu. Być może będę troszeczkę bardziej chamski na filmach czy coś takiego, no, ze względu na pewne rzeczy. W życiu realnym nie jestem hamem, nie jestem chamski, aczkolwiek słownictwo, które używam i tak jak już wspominałem w pierwszych filmach, staram się używać takiego dosadnego tego słownictwa i zrozumiałego prostym językiem dla wszystkich. Bo powiem wam szczerze, że czasami naprawdę jest ciężko dogadać się z rodakiem, także wiecie. Różnie to bywa. Ja chyba wiem, jak ja pojechałem. Teraz dopiero sobie uświadomiłem, że zapis, który miałem, pewnie był jeszcze z ustawionym GPS-em naokoło Aberdeen. Dlatego nie jechałem autostradą w większości przypadków, ale to nie szkodzi. Cieszę się, bo naprawdę bardzo fajne widoki miałem i w ogóle. Także się cieszę. Ja na moment ZW. Jestem, wybaczcie, ale miałem mały tutaj rozmowę z sąsiadem, także no musiałem, bo on prosił o pomoc. Słychać mnie, Chudy? Tak, o, to jeszcze jest. Dobrze. 140 km niecałe, także już bliżej jak dalej. Powiem wam, że teraz jadę bez trzymanki. O, fajnie, gdzieś klipsa zgubiłem. Fajnie. Będę musiał szukać klipsa teraz pewnie. No trudno się mówi. Nie wiem gdzie to... A jest, mam go. Co on tu robi? Mam nadzieję, że go nie urwałem. Czekajcie, ja sobie to podepnę szybko. Bo nie mogę inaczej gadać. Nie urwałem. Ten takie. Powiem, że nawet nie wiedziałem, że to jest takie wyciągane, wysuwane. Dobrze wiedzieć. Bo dzięki temu mogę sobie podgłaśniać, bo mam taki mały pilocik właśnie na mikrofonie. Mogę sobie podgłaśniać i ściszać według uznania. Problem jest taki, że mikrofon nie jest genialny, a mimo to jest mikrofon Logitecha, a mimo to powiem wam, że słuchawki są na to w nim genialne. To jest bardzo tani mikrofon, bo mnie kosztował chyba 13 funtów. Praktycznie za darmo, ale powiem wam, że naprawdę no, dźwięk, który ja posiadam w tych słuchawkach jest genialny. Po drugie, one są półotwarte. Więc znaczy to nie są douszne, to nie jest membrana zamknięta, więc ja mam po prostu je na uszach. Tak, uszach się mówi, tak. Więc ja mam je na uszach i nie zasłaniają, nie mam takiego poczucia, wiecie, zamkniętych muszli, że tak powiem, także one są od tego, pod tym względem te słuchawki dobre. Mówiłem o słuchawkach, a zapomniałem nacisnąć przycisk, sorry Chudy, także jesteś w połowie tematu. Ja wierzę rzeczy, tak właśnie mówię, zaczynam rozmawiać, wiesz, i potem sobie uświadamiam, że kurczę, no przecież jadę z kimś, także nie gadam sam do siebie. No to już wiesz, to już tak
Powiem ci, że już powoli się robi taka mania w głowie, że jednak gdzieś tam mówić z kimś, rozmawiać z kimś, tak jak ja mam na Discordzie ewentualnie, jak na streamie jest, to jest ok, ale to wtedy nie czuję nawet zmęczenia po 3 godzinach czy 4 godzinach nadawania, ale jak jadę i nie mówię i mówię sam do siebie, to powiem ci, że jest tragedia. Teraz pytanie, czy kolega mnie słyszał. Chyba znowu mi neta wywaliło. Halo, halo, chudy? Jestem, już ze dwóch miałem, słyszałem. Okej, dobra. Co tam się dzieje? Nie, już myślałem, nie, to ja już standardowo zaczynam mówić do siebie, także pewnie sobie zobaczysz sobie ten fragment. Będę miał 96 km, czyli gdzieś tak przy 110 zobaczysz, co mówiłem. Jak będziesz chciał sobie oczywiście przewinąć i mnie obejrzeć później, czy coś. Nie, mówiłem, akurat byłem w połowie tematu o słuchawkach, potem zacząłem mówić, że głupio się rozmawia samemu do siebie. No i przynajmniej dobrze, że jesteś ty, no bo przynajmniej mogę z kimś pogadać, bo tak na Discordzie samemu siedzieć, czy na nagraniu samego siedzieć i po 2 godzinach ględzić sam do siebie, no i to tak już mania, wiesz, jakaś tam i myśli, że tak powiem, szaleńcze nawet. No i w sumie ty po 2 minutach, jak ja się pytam, czy jesteś, mówię, o kurde, znowu mineta, to ja se sam do siebie gadałem, a potem mówisz, że ze 2 byłeś, no to mówię, kurwa, sam do siebie gadałem jednak. No jest okej, wszystko. Czekaj, tylko sobie zerknę, co tam na liczbę mam i za minutę. Jacha. Tak, bardzo przepisowo jadę, kochani, bardzo przepisowo, strasznie. Ta trasa jest bardzo przepisowa i ona jest strasznie długa, 1000 km, ale nie myślałem, że tak długo będzie. Ja naprawdę coraz dłuższe te trasy robię. Ja jestem zaskoczony, że na streamie tyle jestem w stanie przejechać. No ale na streamie muszę tyle przejechać, bo no to jest czas, tak? Jeżeli ja jadę właśnie godzinę minimum, bo myślę, że stream minimum godzina to jest adekwatny. Pierwsze streamy tam były 15 minut. Miałem jakiegoś streama dwuminutowego. Zostawiam to, co było. Niech to sobie będzie. To były moje starania się, że tak powiem, na YouTubie. I to jest czysty kanał, który mam z takiej naprawdę porządnej satysfakcji zrobiony. Nie z konieczności czy z chęci, tylko po prostu, znaczy no z chęci, no bo bez chęci to nie ma nic innego, ale chciałem tak właśnie go zrobić i tak też jest zrobiony, tak jak go chciałem i działa to, bardzo fajnie działa to, także no cóż, on będzie w takim właśnie formacie, że nieważne czy w stream będzie miał godzinę, czy pół godziny, czy 3 minuty, to będzie opublikowane. Być może jakiś późniejszym czasie, nie wiem, jeszcze jakieś takie, może nie ekskluzywne, bo to trochę dziwnie to brzmi, ale będzie pewnie playlista do jakichś rzeczy niepublikowanych, typu z mojego, może tutaj właśnie pokoju, jak ja nagrywam, dobra, czy coś takiego. Być może taką właśnie playlistę zrobię, jak będę dla osób, które ewentualnie będą chciały właśnie coś zobaczyć innego. Być może to będzie właśnie dla patronów, być może to będzie właśnie dla subskrybentów, czy ewentualnie dla... Powiem inaczej, subskrypcja to jest najprostsza forma podziękowania, że za like to jest najprostszą formą, przepraszam, like jest najprostszą formą, nie? Subskrypcja to już trochę roboty jest, nie? Więc generalnie do taki ekskluzywny content dla subskrybentów również będzie, tylko no, trzeba się będzie interesować tym contentem. Natomiast generalnie dla osób troszeczkę tam załóżmy tacy, którzy pomagają mi w tym wszystkim, będą jeszcze też dodatkowe, będzie content jakiś inny i tak jak mówię, ten content będzie najprawdopodobniej z takich innych rzeczy typu jak gram ewentualnie, czy być może w późniejszym czasie jak mi się uda, kamerę mam, to nie jest problem, kamerą już mogę nagrywać, ale być może zacznę nagrywać również właśnie z boku, z profilu, więc te osoby będą mogły mnie zobaczyć jak właśnie tam gram. Oczywiście będzie to
obostrzone pewnymi zasadami, bo jednak tak myślę. Ale mówię, to jest ewentualna ewentualność, natomiast tak czy siak ja się nie zmienię pod tym względem i raczej nie zobaczycie mnie za 2 lata innego. Ja i tak mam wizję już na ten kanał, bo tych, ja powiem tak, na początku miałem wizję, potem ta wizja gdzieś tam może nie tyle co się zatraciła, co generalnie, a zobaczę jak to będzie, bo może bardziej na tej zasadzie ta wizja była. I nic praktycznie nie robiłem. No jedyne co mi zależało, to tylko i wyłącznie Kona i tło kanału. To tylko te dwie rzeczy, które musiałem tam zrobić. Przepraszam, ziew. Także to były te dwie rzeczy, które musiałem zrobić, no bo musiałem, żeby to jakoś to wyglądało w miarę i w ogóle tam funkcje pewne mi się odblokowały na YouTubie. No i powiem wam, że oprócz tego, no to siłą rzeczy teraz jeszcze, już dzięki temu, że właśnie nagrywam, że jest taki oddźwięk, taki feedback z waszej strony, to jest ze strony widzów, subskrybentów, czy ewentualnie osób, które mnie po prostu oglądają, czy przyszli nawet przypadkiem i na czacie gdzieś tam coś powiedzą, no to powiem wam, że dzięki temu, dzisiaj na przykład, tak jak mówię, zrobiłem już te miniatury do filmów, żeby to jakoś wyglądało, już mam nawet szablon zrobiony, także mogę w każdej chwili sobie go przerobić i parę innych rzeczy. Ja w tym momencie żegnam się z wami na ten odcinek, no bo ja już tu dojechałem i zaraz się będę przelogowywał i pewnie pojadę dalej z Chudym gdzieś, także musiałem jak najszybciej dojechać. No, udało się. Udało się wyhamować. Nawet prosto mam, Boże. Także generalnie ja tutaj musiałem szybko do Chudego pędzić, no bo on czeka i się doczekać nie może na mnie. Także wiecie. Spokojnie, że... No, także ja tutaj już parkuję. Jeżeli Chudy chcesz coś powiedzieć, na do widzenia, bo ten odcinek na chwilę obecną się zakończy. No, żegnam się również z wami i tak jak powiedziałeś wcześniej, będziemy tutaj częściej jeździć. No i mam nadzieję do zobaczenia w następnych odcinkach, live'ach i tego typu różnych rzeczy. No, także ja też dziękuję ci, Chudy, bardzo za to, że byłeś i że mogliśmy pojechać razem, że w cudzysłowie razem oczywiście, bo nie jechaliśmy razem, ale chodzi mi tutaj bardziej o fakt, że miałem możliwość pogadania sobie z kimś, a nie sam tylko i w ogóle, bo jednak gadanie w taki sposób, a nie inny jest o wiele przyjemniejsze i o wiele przyjemniej się jedzie. Ja jeszcze tylko tak notabene, równo 500 litrów i 500 i pół litra w ponad. Troszeczkę 16, poziom 15, ledwo co mi zostało do poziomu 15, naprawdę na marginesie jestem, żeby mieć ten 15. 19 594 km razem przejechałem, łącznie w całości w ogóle i hem hem ho i ha 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 i jeszcze tylko wam pokażę na liczniku, ja tutaj sobie tylko zjadę myszką, na liczniku wygląda w tym momencie, no właśnie, czekajcie, tutaj i tu, o, na liczniku wygląda to 18 314 km, tyle ta ciężarówka przejechała, mam na tym joysticku, na tym, i tak mi troszeczkę, o widzicie, na kierownicy i tak troszeczkę mi to przeszkadza czasami. Muszę naciskać 3 klawisze, żeby do was mówić i do Chudego. Dobra, to jest jedna rzecz. Druga sprawa jest następująca. Jeszcze ilość procent, jakie mamy przejechane na mapie. Mapa świata i mamy przejechane 16,14, czyli przejecha... A nie, jednak skasowało mi tą trasę. Myślałem, że tędy pojechałem. No jednak skasowało mi tą trasę. No dobra, spoko. 16,14, czyli przejechałem jakieś procent niecały dzisiaj. No ale myślę, że dzisiaj przejedziemy jeszcze jedną trasę, mniej więcej takim samym czasem. Fajnie jakby było do Swansea, Cardiff albo Southampton, ale bardziej mi tutaj interesuje Swansea i Cardiff przez Glasgow moglibyśmy przejechać. Ja bym praktycznie miał tutaj zaliczoną północ Anglii. Zostałby mi tylko Newcastle upon Tyne, gdzie w sumie tylko do Newcastle, do portu bym musiał wjechać. Tutaj bym miał praktycznie wszystko. Prawie, no bo tu do Grimsby bym musiał do Sheffield jechać. Z Liverpoolu, no to teraz jakbym teraz pojechał, no to byłoby gdzieś mniej więcej taka trasa, bym pewnie zrobił. Tu bym skręcił i tędy bym pojechał do Swansea. No zobaczymy, dobra. Dzięki za oglądanie, na razie, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.